Przed nami już kolejna walka i w drodze na matę Adrian Kozicz. Zgodnik Polska, a naprzeciw niego Robert Henek, Akademia. No ale już teraz zaczynamy drugą walkę, 77 kg gi. I od razu chłopaki po kiemaniarsku siadają. Dokładnie, ale są dwa punkty za to, także przed tym, zanim walka została przeniesiona do parteru, Robert Henek chyba złapał za to kimono, za to został uznany to za rzut, zresztą zgodnie z zasadami. No i Adrian tam chyba próbuje szukać głębokiej pogardy, ale ta kontrola ręki jest dosyć mocna. No tu ładnie przykleił się z góry zawodnik z Akademia Gorilla. Ten pas z tyłu jest złapany, więc będzie mu trochę ciężko pewnie przejść, ale kontrola z góry jest całkiem mocna. No ale tutaj widać, że trochę Adrian się męczy, widać, tak, bo tak. To chyba nie jest do końca tak, jak sobie wymarzył ten pojedynek. Robert przychodzi bardzo mocno tym kolanem, tam pracuje, ciężko jest utrzymać. Teraz taki niezbyt przyjemna kontrola, to kolano nie leży gdzieś tam na dole, nie chce przyspilić uda do maty, tylko jest centralnie na brzuchu, na klatce piersiowej, także ten oddech gdzieś jest bardzo ciężko złapać. No i szczególnie teraz jeszcze wszedł ten rękaw z ramieniem. Tak, ręka pod pachę, głowa nisko, także wydaje mi się, że tutaj to przejście gardy to jest kwestia czasu. Szczególnie, że wykupuje tu właśnie nogę i już prawie centymetr i jest, wyszedł. Także elegancko, tak jak mówisz, tu musiało sporo siły kosztować. Zresztą widać, że Adriana kosztuje to chyba sporo siły, bo nawet poczerwieniał trochę na twarzy. Tak, ale wydaje mi się, że to chyba pierwsze przejście gardy. Jakie piękne wejście do trójkąta. Spodziewałem się, że tam będzie szukanie jakiegoś. No i to chyba jest dopięta technika. Przynajmniej z naszej perspektywy tak to wyglądało. Tak to wygląda. I no jakby tak udało tutaj się. Tutaj tylko chyba ambicja na razie Adriana trzyma przed tym, żeby nie puścić, ale na pewno jest to niekomfortowa sytuacja. Bardzo mocny trójkąt nogami, tym bardziej, że przeciwnik jeszcze na górze, na klatce piersiowej. No tutaj robi co może i próbuje utrzymać oddech i świadomość, ale no próbuje Adrian wstawać na te kolana. Pięknie.